Już po raz drugi gmina Bolesławiec, idąc w ceramicznej paradzie, promowała i zapraszała na święto plonów, które już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Trzebieniu. Podobnie jak w ubiegłym roku, stroje, w jakich wystąpiła reprezentacja gminy, jednoznacznie nawiązywały do ludowych tradycji. Panie szły w efektownych, misternych wiankach ze zbóż i kwiatów, w chustach i spódnicach w ludowe wzory, a panowie założyli słynne już zbożowe krawaty. Wójt Andrzej Dudkowski dodatkowo założył zbożową kamizelkę. W paradzie szedł też przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej. A wszystkim towarzyszył zespół pieśni i tańca Jutrzenka, grając i śpiewając znane ludowe utwory. W trakcie przemarszu nie tylko rozdawano ulotki promujące dożynki, ale także częstowano jabłkami, rogalikami z powidłami i chlebem. Wypieki, podobnie jak krawaty i wianki, powstały w Kraśniku Dolnym, wiosce Sześciu Zbóż. Tamtejsze koło gospodyń wiejskich po raz kolejny wsparło inicjatywę gminy i zaangażowało się w przygotowania do parady. Na koniec wójt gminy wraz z przewodniczącym wręczyli prezydentowi miasta ogromny dożynkowy chleb i w ten sposób symbolicznie zaprosili wszystkich mieszkańców Bolesławca i turystów na święto plonów. Znajdujemy się na Przedniówku. Żniwa jeszcze nie skończone, zboże nie przemielone. W związku z tym przybywamy do pana prezydenta, do mieszkańców miasta z bratnią pomocą.